Kochani, sytuacja jest tragiczna. Zapadła decyzja o likwidacji Nie mogę. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie łańcuszkom internetowym, czyli zjawisku pozornie tylko niezwiązanemu z reklamą. A co wspólnego mają owe łańcuszki i reklamy? Otóż i jedno i drugie zdaje się mieć nas za totalnych idiotów. Zresztą nierzadko całkiem słusznie. A zacząć chciałbym od bardzo hardkorowego łańcuszka. Jakiś rok temu na Facebooku dotarła do mnie bardzo szokująca informacja. Iż na Ukrainie w ramach przygotowań do euro spalono w obwoźnych krematoriach 250 milionów psów i kotów. Żywcem! Piłkarzy FIFA i polityków nic to nie obchodzi, ale mnie tak. Jeśli ty też jesteś przeciw masowemu zbijaniu zwierząt dla futbolu, udostępnij to na swoim profilu. Nie zgadzam się na masowy mord w imię piłki nożnej. Po pierwsze, jeżeli już spalono ćwierć miliarda psów, to chyba trochę za późno nie zgadzać się na ich mord. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten łańcuszek, pomyślałem sobie, że jego autor musi być naprawdę niezłym frajerem, sądząc, że ktoś uwierzy w taką bzdurę, że w 40-milionowym kraju ktoś postanowił spalić żywcem 250 milionów psów. Ale ludzie naprawdę w to uwierzyli. Po jakimś czasie znowu dostałem ten łańcuszek. Tylko że zamiast 250 milionów psów, było ich tylko 250 tysięcy. Pytanie teraz, który łańcuszek był pierwszy? Czy komuś zaświeciła się jakaś lampka i postanowił obciąć 3 zera? Czy może ktoś postanowił te 3 zera dopisać, bo po prostu 250 tysięcy wydawało mu się zbyt mało sensacyjne? O ile zmniejszyła się populacja bezdomnych psów na Ukrainie, tego się nie dowiemy. Ale dzięki temu łańcuszkowi liczba subskrybowanych przeze mnie profili na Facebooku zmniejszyła się o kilkanaście sztuk. Kolejny łańcuszek znowu dotyczy psów, tym razem polskich. Cytuję. Kochani, sytuacja jest tragiczna. Zapadła decyzja o likwidacji schroniska w Józefowie. 600 psów i 30 kotów ma zostać uśpionych. Kochani, sytuacja naprawdę jest tragiczna. Ludzie ciągle w to wierzą. A dlaczego ludzie w to uwierzyli? Być może dlatego, że na tą samą bajkę dał się nabrać dziennik Fakt, który, jak wiadomo, jest w Polsce bardzo opiniotwórczy. Przyznajcie się teraz sami przed sobą. Ilu z Was udostępniło tą informację na Facebooku? Powiecie pewnie teraz, nie ja. A tymczasem łańcuszek żyje swoim życiem i ma się bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak ta reklama, którą dostałem na maila parę dni temu. Wykazuje ona niepokojące wręcz podobieństwo do internetowych łańcuszków. Bazuje bowiem na ludzkiej ignorancji i braku jakiejkolwiek inicjatywy w kierunku sprawdzenia prawdziwości podanych informacji. Ale my nie jesteśmy ignorantami, dlatego przyjrzymy się jej bliżej. Jest to reklama preparatu, który pozwoli Ci schudnąć kilogram biorąc jedną tabletkę, 5 kg biorąc 5 tabletek lub 20 kg biorąc 20 tabletek. Niepokojące? Spokojnie. Nad wszystkim czuwał profesor Haxen, wszelkie prawa zastrzeżone. Dalej czytamy, że o preparacie wręcz rozpisuje się światowa prasa. Vogue, Elle, Marie Claire. Mamy też wypowiedź eksperta tajemniczego Lorenzo Limone, wszelkie prawa zastrzeżone. A nad wszystkim pieczę sprawuje Akademia Piękna, która nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. Kropka. Zamieszczane nazwiska i zdjęcia są umowne. A co to znaczy? To znaczy, że zarówno profesor Haxen, jak i tajemniczy Lorenzo Limone mogą zupełnie nie istnieć. A cała ta historia o skuteczności preparatu może być jedną wielką bójdą na rysorach. Ale czymże to jest w obliczu możliwości schudnięcia 20 kg w 20 dni? A dla bardziej dociekliwych szperaczy, administratorzy strony zostawili adres Akademii Piękna. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 46. Ja na szczęście nie muszę jechać do Warszawy, gdyż jakiś czas temu Google udostępniło nam to oto wspaniałe narzędzie. Oto Aleja Komisji Edukacji Narodowej numer 46. Pod tym adresem znajdują się piramida fryzur, modny kącik, Tele Saigon, mailboxes etc., Meritum Bank, meble kuchenne i jakaś knajpa. Ani śladu Akademii Piękna. A wydawałoby się, że firma, która stoi za tak rewolucyjnym preparatem, będzie miała ogromną siedzibę. Pozostawiam to bez komentarza. Założę się, że Akademia Piękna na swoim interesie zarobiła już dziesiątki tysięcy złotych. A dlaczego? Dlatego, że oprócz tabletek ludzie łykają każdą informację, jaką im się poda. Że na Ukrainie spalono ćwierć miliarda psów. Że polskie schronisko dostaje złotówkę za każde udostępnione zdjęcie.
I wreszcie, że da się schudnąć 20 kilo, łykając tylko 20 tabletek. Jak mówił Abraham Lincoln, problem z cytatami w internecie jest taki, że ludzie od razu wierzą w ich prawdziwość. Dlatego zawsze wszystkich będę namawiał, żeby sprawdzali prawdziwość informacji, jakie dostają. Zanim kupią cudowny środek na odchudzanie i zanim udostępnią kolejny bzdurny łańcuszek na Facebooku. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.